Cześć Paweł. Cześć. Co robisz? Stawiam mikrofonem takiego wariata, A. który będzie nagrywał. Tak? Nagrywa. Serio? No? A klika gdzie mu puścisz? Klika nie będzie miał, będzie musiał być równo. Super. Kurde, to na dwie ręce on będzie grał, nie? Tu po lewej, tu po prawej? Fajnie. Super. A jak będziesz przerzucał te dźwięki? Bo to musisz jakoś potem zmiksować, nie? To też Kablem. przy. Kablem. Aha, czyli połączysz piano z tym. Z kablem. Kumam. Dobra. Dobra, okej. Okay. Fajnie. No to fajnie. Myślisz, że to się uda, czy liczysz raczej na to, że się to nie uda? Nie mam możliwości, żeby się nie udało. A. Kurde, szkoda. Nie jest statyk, bo jestem statyk. Szkoda. Z tobą się podobno fajnie współpracuje, więc dobrze, żeby się długo nie udawało. No i to tak wygląda, szanowni państwo, na prawdziwym Rodesie. Uwaga na mikrofonie. Tak. Na prawdziwym Rodesie będzie nagrane mój dobry kat oraz tytułowy tetragramaton. Tak to wygląda. Tak to zawsze wyglądało. A potem przyszła Yamaha i zaczęła produkować klawinowy. Oj, pojawił się szef wszystkich szefów. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. To na fanpage poleci. Jesteś w 36 sekundzie drugiej minuty. Okej. Okay. Możesz pomachać na przykład. Jak nie potniesz, to... Okej. Pawle, a ty też lubisz lody, tak? Tak, ale nie lubię robić. Ja też nie umiem nawet. Ja też nie. Dobrze, jakby ktoś zawsze, nie? Robił. Ja tego już nie chcę mówić, bo jest szczególnie. No ale przecież ja mówię o takich lodach, że to trzeba umieć, nie? Takie dobre. Też wziąłeś słodny karmel? Tak, naturalne. Przerwa. A u mnie drugi dzień sesji, zostało 7 kawałków, czyli połowa płyty. A tutaj w tym różowym, takim różowawym bloku mieszka moja kuzynka, u której właśnie nocuję, jak jest tutaj do Gdyni, bo się obudziłem. I dzień drugi sesji klawiszowej w studio. Właśnie idzie dziwny człowiek, który będzie to nagrywał. Cześć Pawle. Cześć. Ale najpierw będzie śniadanie z żabusi. Pozdrawiamy wszystkich. Thank you.
Wiecie, co jest najgorszym przedmiotem? Stacja muzyka, gdzie muzyka buczy, huczy. To. Tutaj nie mają kalkulatora, tu mają coś takiego. Tam. Siedzisz, a to się kręci. Ten się kręci w lewą stronę, jak chcesz rabat. A ten normalnie w prawą, zgodnie ze wskazówkami zegara. A ten chyba drukuje też paragony, nie? Ten zegar. Tak. Ten trzeba wcisnąć taki. Trzeba wcisnąć po prostu. Kartę o 6 rano. Jak inteligencja nagrywa płyty. Inteligencja. Jeszcze można naprawdę popłynąć, jak trzeba prostować wszystkie dźwięki. Na przykład moje wokale, nie? Ja sobie jeszcze zapłaciłem tutaj stację muzyka, ale to jest, są drobne pieniądze, naprawdę. Jakieś 50% więcej za jaranie w środku. Tak, nie puszczę się jaranie. Młoda jest lepsza droga. Jest, wiesz, całkiem fajne brzmienie tego piana. No ale to możemy na tym, nie? Zrobić potem na obróbce, żeby bardziej taki właśnie było taki grand piano, stage piano tutaj, nie? Tutaj. Moi fani się domagają, żebyś zdjął koszulkę, kurde. Teraz piszą mi tutaj. Napisz, że ja mówię, że tam nic ciekawego nie ma. Aha, okej, okay. Dobra. Tam nic ciekawego kurwa nie ma. Suta jest! Jest, było! Więc... Świetnie. Masz jeszcze 4 sekundy. Okay. Jest pedał, nie? No jest, jest. Będzie fajnie. I gramy do dwóch światów. Wstęp na prawdziwym Hammondzie z prawdziwymi wibrującymi głośnikami. To słychać chyba nawet. Tamten. A tu też czego? Tak. Leslie. I teraz jeszcze ustawimy barwę. Przyznam się, że pierwszy raz na tym... gram. Myślisz... Wytłumacz, co się tutaj dzieje. To wytłumacz mi właśnie. Tutaj są presety, czyli gotowe brzmienia, czyli gotowe kombinacje wszystkich... Rozumiem. Dobrze, a gdzie jest... Ustawiasz sobie brzmienia. Gdzie jest Czesław Niemen? Najlepiej korzystać z tego pierwszego. Tak? Zobaczymy, czekaj. Kurwa, to jest wszystko nierówno do chuja.
Co ten Ventura robi na tym dniu? Nic się nie zgadza do cholery. No, z roboty z tym będzie, a roboty. Ale co, że źle jest, tak? Sorry. Że jest źle tam? No, wiesz. No. Strasznie, tak? Cześć, Paweł. Masz tutaj. Nie no, znaczy wiesz. Fajnie grasz. Bardzo dobrze. Podoba mi się ta artykulacja i takie przesunięcia. Fajne, fajne, bardzo, bardzo dobrze. No, możemy działać dalej. A że co, że o co ci chodziło z tymi głupimi pytaniami, że co? Nie jestem dzisiaj medialny. Medialny nie jesteś? Nie. Ja z ciebie zrobię gwiazdę. Może przyjść. Dobra? Na razie się skoncentrujemy na pracy. Ja na przykład jestem specjalistą od upadających gwiazd. Na przykład sam z siebie zrobiłem taką.